Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym moim filmiku. Dzisiaj zapraszam Was na zakupy kosmetyczne. Sporo produktów kupiłam w ostatnim czasie i wydaje mi się, że nie będę mogła Wam ich wszystkich tutaj zaprezentować w tym jednym filmiku, więc prawdopodobnie będą dwa takie filmy. Pokażę Wam wszystkie produkty, jakie będę tutaj w najbliższym czasie stosować i na pewno o nich będę w kolejnych filmikach więcej mówić. Jeśli jakiś kosmetyk Was szczególnie zainteresuje, to dajcie mi znać, ja nakręcę osobny filmik z danym produktem i myślę, że takim produktem może być maska, a w zasadzie kilka masek. Jest to nowość, którą kupiłam w Sephorze. Dr. Jart Plus, to jest, są kosmetyki koreańskie, ale wyjątkowe, zwłaszcza te dwie, które tutaj mamy w tych większych opakowaniach, są to maski kauczukowe. Więc nowa forma maski. Ja się z taką maską jeszcze nie spotkałam i jak widać na opakowaniu, mamy maskę właśnie taką kauczukową, która składa się z dwóch części i tu w tych pojemnikach jest serum, które nakładamy na oczyszczoną skórę twarzy, a później aplikujemy właśnie tą maskę kauczukową. Ciekawa rzecz, bo tę maskę można trzymać dość długo, bo od 20 do 40 minut. Jestem bardzo ciekawa masek ostatnio. Zresztą jak mogłyście zauważyć w ostatnich moich filmikach, dużo masek stosuję i jestem z nich najczęściej zadowolona. Mam nadzieję, że te maski będą też godne nie tylko mojej uwagi, nawilżająca i odżywcza. I takie zwykłe, tego samego producenta, one są już normalnie w płacie, więc jakby możemy już teraz stosować kilka masek, czyli w płacie hydrożelowe, a teraz mamy maskę kauczukową. Zobaczymy, mam nadzieję, że się sprawdzą. Ceny podam Wam w opisie. Te były droższe, te zdecydowanie tańsze. Także dokładne informacje znajdziecie w opisie. Ostatnio skończyłam płyn micelarny z Bioderma. Szukam wciąż zamiennika i kiedy oglądałam filmik u Bogusi Anioł na resorach, to ona powiedziała mi, że ten płyn micelarny z Sephory jest bardzo dobrym zamiennikiem, a może i nawet lepszym od Biodermy, więc kupiłam i rzeczywiście raz już go zastosowałam. Miałam na sobie dość duży taki mocny makijaż i świetnie się ten płyn micelarny sprawdził. Nie musiałam zbyt długo pocierać oka, wszystko zostało rozpuszczone, więc cieszę się, że ktoś znalazł taki płyn i zobaczymy, jak on się będzie sprawdzał dalej. Muszę go dłużej postosować na różnego rodzaju kosmetyki, także wodoodporne. Zobaczymy. Przyjemne zapach, konsystencja dość taka śliska, więc ona chyba też sprawia, że no te kosmetyki z taką łatwością schodzą, zwłaszcza z oczu. Więc bardzo się cieszę, zobaczymy jeszcze, no, nie uprzedzam, bo różnie to może być. Oby tak się stało, że ten płyn będzie lepszy, bo jego tutaj jest dość dużo, tak, to jest 400 ml. Cenę też podam Wam na dole, ale także postanowiłam przetestować inne płyny micelarne i wzięłam po raz pierwszy płyn micelarny z Patent Wrap. Jego nie stosowałam, zobaczymy, jak się sprawdzi, to tylko tak Was informuję, że pewnie o nim kiedyś coś będę wspominała. Tutaj za nim też przemawia skład, bo on jest naturalny, także pewnie nie będzie tutaj jakiegoś problemu z podrażnieniem oczu. I Relaxin to jest nowość dla mnie, ja tych produktów nie znam, ani pielęgnacyjnych, ani
używany też do demakijażu i tutaj jest taki płyn micelarny nawilżający, więc też mnie bardzo intryguje ten kosmetyk. Też go jeszcze nie używałam, zobaczymy. Mam nadzieję, że będę miała dla Was dobre informacje, jeśli chodzi o płyny micelarne. I kolejne produkty, także mam tonik z firmy Patenrap. Zobaczymy, czy produkty z Patenrap są nadal tak dobre, jak były przed tą rewolucją, jaka nastąpiła właśnie w tej firmie. Wcześniej oczywiście toniku nie miałam, miałam bardzo dużo kosmetyków do pielęgnacji ciała. Jestem ciekawa tego produktu, ale widzę, że jednak te produkty są sygnowane nie tylko zdjęciem, ale imieniem i nazwiskiem Kingi Rusin. No zobaczymy, mam nadzieję, że nic tam złego się nie stało. Z przyjemnością będę go stosowała. W ulubieńca kwietnia pokazywałam Wam także krem do rąk z firmy Douglas. Dalej go lubię, jest naprawdę bardzo dobry, właśnie taki na dzień, nie sprawiający kłopotu, jeśli chodzi o wchłanianie się kosmetyku, więc nadal go Wam polecam. No i jeszcze raz wspomnę o tym zapachu, który naprawdę bardzo, bardzo mi odpowiada. A teraz dwa produkty do paznokci, jednak dalej skusiłam się na Sergeant, ja mu tak ufam, to jest taki top coat, który rzeczywiście wysycha momentalnie, nie mam potrzeby zmiany, choć wiele razy widziałam w komentarzach, że proponujecie mi inne topcoaty. Jednak ten już od tylu lat używam i lakier na moich paznokciach utrzymuje się niekiedy nawet 10 dni, więc no, nie będę go zdradzać z jakimś innym. Może kiedyś w przyszłości spróbuję, ale jak na razie nie chce mi się testować akurat tych produktów do utrwalania lakieru na paznokciach. Natomiast jeśli chodzi o odżywkę, zawsze stosuję tę z Eveline 8 w jednym, ale to teraz pojawiły się dwie nowe odżywki, właśnie 8 w jednych i tutaj występują one z drobinkami srebra i złota. Wybrałam tę z srebrem. Zobaczymy. Często jest tak, jak są jakieś drobinki, czy w lakierze, czy w odżywce, to lakiery na moich paznokciach jeszcze dłużej się utrzymują, bo właśnie te drobinki powodują, że lakier tak łatwo się przede wszystkim nie zmywa, ale też nie wyciera się tak szybko z paznokcia. Zobaczymy, czy ta odżywka jeszcze spowoduje, że właśnie lakier będzie bardziej długotrwały na moich paznokciach. I teraz tak, chciałam Wam polecić, ten krem już wielokrotnie polecałam, jest to krem pod oczy Shiseido Benefiance i to jest ta wersja skoncentrowana. Teraz ona jest na promocji w Douglasie, możecie kupić ten krem o 70 zł taniej, także ja skusiłam się na ten krem, choć jeszcze mam w zapasie dwa inne, to jednak ten, no jeśli proponują go za niższą kwotę, to ja wtedy decyduję się na zakup i nie zastanawiam się, bo nie wiem, kiedy taka promocja znowu nastąpi. Natomiast nie chcę kupować z innych stron kremów internetowych, ze stron internetowych, innych sklepów, ponieważ nie wiem, czy te produkty tam są świeże. No, ufam jednak takiemu zakupowi stacjonarnie, czy też ze stron internetowych Sephory i Douglasa i nigdy nie miałam żadnych problemów, natomiast z innych stron pojawiały się różne takie nieciekawe historie, więc nie ryzykuję. Wiem, że można kupić taniej, ale nie chcę się denerwować jakimiś tam niejasnościami co do produktu i pomyłek osób pakujących dany produkt. W Rossmanie kupiłam oczywiście Isanę do mycia gąbek. Ona mi się bardzo dobrze sprawdza, zwłaszcza do mycia gąbek, bo pędzle myję dalej za pomocą szarego mydła. Natomiast gąbki myję w Isanie, w tym olejku pod prysznic i najpierw je moczę sobie, rozcieńczam odrobinę tego płynu, wkładam wszystkie gąbeczki, one się tam dosyć długo moczą i później bez problemu wypłukuję cały podkład, czy też korek
korektor. Także jeśli jeszcze nie stosowałyście, spróbujcie, naprawdę ułatwia to mycie chociażby gąbek. Może jeszcze w tej części pokażę Wam kilka produktów. Mam nadzieję, że nie będzie to zbyt długo trwało. Od czasu do czasu kupuję właśnie tę pastę Crest i ja ją bardzo lubię, ale nie używam jej bez przerwy. To jest, tak jak powiedziałam, od czasu do czasu i bardzo jestem zadowolona z tej pasty. Ona nie tylko troszeczkę jakby wybiela moje zęby, choć one są bardzo oporne, jeśli chodzi o wybielanie, natomiast świetnie odświeża i czuję to, że wymyłam zęby przez bardzo długi czas, więc w połączeniu z tą moją szczoteczką soniczną bardzo dobrze się tutaj to, ten duet sprawuje. Są różne wersje tej pasty, mocniejsze, słabsze, bardziej wybielające, mniej wybielające. Jest to spory asortyment. Jak przypomnę sobie, na jakiej stronie kupuję te pasty, to Wam także podlinkuję. Bardzo je lubię i polecam Wam je serdecznie. Postanowiłam kupić sobie zalotkę. Od dawna zalotki nie używałam. Jakoś tak zawsze mi się wydaje, że jednak te moje rzęsy mogą zbyt ucierpieć na stosowaniu zalotki. Miałam jedną, ostatnio ją wyjęłam, ale ona już się do niczego nie nadaje, więc kupiłam ją w Sephorze. Wygląda dość dobrze, ma fajny kształt, więc myślę, że będzie mi się łatwo ją obsługiwało i w tym opakowaniu są jeszcze dwie zapasowe, albo może nawet więcej, ale chyba dwie. Tak, dwie zapasowe i trzecia tutaj już w tej zalotce gumeczka jest, także myślę, że na dłuższy czas ona mi wystarczy. I tutaj te otwory na palce są też powleczone właśnie takim plastikiem czy też gumką, bo jeszcze nie otwierałam, więc ona nie będzie się wyślizgiwała z palców i myślę, że wtedy bardziej będzie można precyzyjnie podkręcić sobie rzęsy. I chusteczki Tami. Ostatnio zużyłam całe opakowanie, więc musiałam sobie je kupić. Do wszystkiego, do kompresów, do masek tonikowych, do zmywania makijażu, do wycierania, czyli można je używać na wszystkie sposoby i to jest taka chusteczka, której do toalety nie wolno wrzucić, bo ona się nie rozpuszcza, jest cały czas taka sprężysta, więc można ją jakby kilka razy wypłukiwać i stosować na przykład do zmywania maseczek. I cała reklamówka płatków kosmetycznych. Ja je kupuję w Rossmanie i to są zawsze te płatki z Isany. Jest to aloesowe z dodatkiem jakiegoś tam ekstraktu z aloesu. Są delikatne, takie puchate, nie podrażniają mojej skóry, nie ciągną mojej skóry. No ale ja już o tym tyle razy wspominałam, że nie będę już o tym mówić. I spróbuję sobie płatków kosmetycznych z Tami. Jeśli te chusteczki są tak dobre, to mam nadzieję, że te płatki, może otworzę i zobaczę, jak one będą wyglądały. Tylko mi się uda. O, otwiera się dość dobrze. No one są jednak prasowane, takie tłoczone. Nie wiem, czy zobaczycie to w kamerze. Są cieniutkie, więc raczej tylko do zmywania lakieru z paznokci się będą nadawały. Ale zobaczę, jeszcze je przetestuję na swojej twarzy i dam Wam znać. Słuchajcie, to już wszystko w tym odcinku, bo boję się, że będzie zbyt długi. No cóż, czekam na Wasze komentarze, zadawajcie mi pytania. Ja ewentualnie nagram dany filmik o jakimś produkcie, który Was szczególnie tutaj w tej części zainteresował. Tutaj jeszcze mam kilka reklamówek z kolejnymi kosmetykami, które kupiłam, ale też dostałam do testu, więc niebawem będzie druga część tego filmiku. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć!